Poranek Radia TOK FM. To jest piątkowy poranek TOK FM. 45 minut po 7, a właściwie już prawie 46. Jest z nami minister Adam Daniel Rotfeld, przewodniczący polsko-rosyjskiej grupy do spraw trudnych, członek Rady Mędrców NATO i oczywiście były minister spraw zagranicznych i tak dalej. Dzień dobry, panie ministrze. Polska przyłączyła się do pozwu grupy rodzin katyńskich przeciwko Rosji i staliśmy się przed Trybunałem w Strasburgu w ten sposób jako państwo przeciwnikiem procesowym, tak zwaną stroną trzecią z Rosji. Chciałem zapytać, czy to jest koniec odwilży, to dotyczy sprawy Katynia, czy to jest koniec odwilży w stosunkach polsko-rosyjskich? Tak, że to nie jest zjawisko nowe, znaczy to jest po prostu sprawa odpowiedzi na stanowisko, które Rosja zajęła jeszcze w marcu, a więc przed tymi wydarzeniami, przed spotkaniem obu premierów w Katyniu, w Smoleńsku 7 lipca, przed katastrofą. Otóż Polska wtedy zaprezentowała swoim rosyjskim partnerom sposób, w jaki można byłoby wyjść z tego dylematu, problemu, który stanął przed Rosją. Ponieważ Rosja w istocie rzeczy zatrzymała pewien proces, który się rozwijał normalnie, to znaczy rutynowo i przebiegał w miarę normalnie, jeśli chodzi o dochodzenie do prawdy i wyjaśnianie sprawy, ujawnianie wszystkich dokumentów. W 2004 roku te dokumenty zostały utajnione. Otóż pierwszym problemem jest to, żeby one zostały odtajnione i to zostało przyrzeczone zarówno przez prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa, jak i premiera Władimira Putina. I drugie, że... Ale się nie stało. Znaczy, zaczął się proces. Znaczy, w momencie, kiedy Putin powiedział, że on jeszcze w ubiegłym roku, 1 września, że on na zasadach wzajemności jest gotów udostępniać, z naszej strony wyjaśnialiśmy, że wzajemność w istocie rzeczy polega na tym, że Polska udostępnia wszystkie dokumenty. Że to nie jest tak, że ze strony Polski są jakieś dokumenty, które my ukrywamy. Archiwa powinny być dostępne, a w szczególności archiwa dla ofiar. Po katastrofie prezydent Rosji powiedział, że obejmie to osobistym nadzorem i jak pan pamięta 8 maja, wówczas pełniący obowiązki prezydenta marszałkowi Sejmu, przekazał 67 tomów. Teraz zapowiedziano przekazanie następnych 20 tomów i trwa proces odtajniania. Otóż na każdej stronie z tych dziesiątków, setek tysięcy stron jest przybijana pieczątka, że odtajniono dnia takiego i takiego. Innymi słowy, ten proces jest, ale najważniejsza sprawa jest następująca, że gdyby ze strony rosyjskiej z powagą przyjęto postulaty tych skarżących, to oczywiście strona polska nie musiałaby zajmować stanowiska. Tutaj takie... Ja dobrze rozumiem, panie ministrze, że strona polska nie jest... Znaczy Polska jako państwo jest w tej sprawie obserwatorem, stroną trzecią i przedstawiła tak zwane obserwacje. I to nie jest coś, się nie stało wczoraj czy przedwczoraj, tylko wczoraj napisała o tym gazeta. Znaczy nie gazeta... Bo nikt się tym nie chwalił wcześniej. To jest prawda, bo tego typu dokumenty, te dokumenty z reguły nie są dokumentami przedstawianymi opinii publicznej. Czeka się na werdykt sądu i innymi słowy z chwilą, kiedy... To źle się stało, że to zostało ujawnione? Ja uważam, że to nie ma, znaczy to jak każda taka sprawa ma swoje zalety i wady. Znaczy wadą jest to, że to oczywiście może usztywniać drugą stronę. Problem polega na tym, że czas dojrzał, ażeby ze strony rosyjskiej podjęto pewne kroki, które by... Na przykład wycofać to stanowisko z marca z Trybunału? Myśmy zaproponowali, nie mogę w tej chwili mówić o szczegółach, ponieważ nie jest to naszym zadaniem i to zajęłoby więcej niż 15 minut. Przedstawiliśmy pewne sugestie, które... Jak nas poinformowali pełnomocnicy skarżących, byliby oni gotowi wycofać tę sprawę, jeśli ze strony rosyjskiej spełnione byłyby dwa warunki, które w największym skrócie sprowadzają się do tego, żeby dokumenty ujawnić i podjąć decyzję o rehabilitacji polityczno-moralnej. Otóż w tej sprawie mamy sygnały, że ze strony rosyjskiej podjęte są kroki, które prawdopodobnie wcześniej czy później do tego doprowadzą. Ale trzeba powiedzieć, że to trwa bardzo długo
I powiem szczerze, że dziwiłbym się, gdyby strona polska nie zajęła takiego stanowiska, nie poparła tych skarżących, ponieważ ich oczekiwania są bardzo racjonalne. Panie ministrze, ale czy z tego wynika, że pan liczy na taki rozwój sytuacji, że Rosjanie zdążą zmienić swoje stanowisko na tyle wcześnie, czy wykonać te warunki na tyle wcześnie, żeby rodziny zdążyły wycofać pozew, zanim Trybunał w Strasburgu zacznie go rozpatrywać, czy go rozpatrzy, prawda? Bo najgorsze, co by było, że my już byśmy tutaj mieli głębokie porozumienie z Rosjanami, prawda, w tej sprawie i wszystko dobrze się toczy, a tutaj zapada wyrok, który psuje atmosferę, tak mówiąc najkrócej. Znaczy, strona rosyjska zna okoliczności. To nie jest nowe, innymi słowy. Wszystkie strony wiedzą, gdzie stoimy. I można powiedzieć, że... Wiedzą, jaki jest timing. Wiedzą, jaki jest timing. I ja nie chciałbym w tej chwili wdawać się w spekulacje, co by było, gdyby. Ale powiem szczerze, pan uważa, że zdążymy, uważam, że ten przebieg procesu w Strasburgu, on w istocie rzeczy może przyspieszyć pewne zdarzenia, w sensie zaspokojenia oczekiwań skarżących, bo powtarzam jeszcze raz, że są to osoby w podeszłym wieku i mają prawo do czegoś takiego naturalnego. Znaczy, to, co się stało w 2004 roku, było sytuacją nienormalną i w związku z tym jestem przeświadczony o tym, że ze strony rosyjskiej będą podjęte stosowne kroki, ażeby ta sprawa była rozwiązana. To nie znaczy, że tak się koniecznie stanie, jak mówię. Ja tego oczekuję. To jest... Ale powiem panu, że nie jest to sprawa najważniejsza. Znaczy, ja szczerze powiem, że my bardzo często w naszych komentarzach, w opiniach prasowych reagujemy na jakieś zdarzenia, fakty. Incydent. Dzieją się procesy bardzo ważne, zarówno w świecie, jak i w Rosji. I one jak gdyby sprawiają, że my działamy w innym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, w innym środowisku zewnętrznym. No tak, ale z drugiej strony, ja chciałbym pana wyssać trochę informacji w tej sprawie, ale znaczy, z drugiej niewiele strony... Niewiele pan ze mnie wyciągnie, tak, ponieważ ja nie jestem stroną. Znaczy, incydenty... ta grupa do spraw trudnych jest grupą niezależnych, częściowo badaczy, częściowo byłych archiwistów, czy osób odpowiedzialnych za archiwa. Ona jest całkowicie niezależna i nigdy nie była w tę sprawę włączona. W związku z tym to, co ja panu mówię, było pewnym działaniem ze strony naszej grupy. Podjęliśmy inicjatywę wtedy, kiedy uważaliśmy, że możemy spełnić rolę takiego dobrego doradcy dla stron i zachęciliśmy, doszło do spotkania, na którym strony sformułowały, Polska grupa, czy pełnomocnicy skarżący sformułowali, jakie są ich oczekiwania i na tym nasza rola się skończyła, myśmy to przekazali. Nie uważam tego za sprawę kluczową w tej chwili. Uważam, że w tym sensie, że o wiele ważniejsze jest, ażeby w Rosji zostały spełnione te zapowiedzi, których byliśmy świadkami, które otrzymaliśmy w kwietniu tego roku. Chciałem jeszcze o incydentach porozmawiać i ich znaczeniu w dziejach świata, ale może innym razem. A teraz o tych procesach, które się toczą, bo po katastrofie smoleńskiej mieliśmy wrażenie, że relacje polsko-rosyjskie stały się elementem budowania czy częścią procesu przebudowywania porządku bezpieczeństwa i porządku politycznego w Europie, na świecie też trochę, może zwłaszcza w Europie. Czy pana zdaniem ten proces idzie tak, jak wtedy się wydawało, tak jak wtedy te nadzieje nam podsuwały, szybko do integracji jakiegoś rodzaju? Powiedziałbym, że zmiana podejścia Rosji do Polski jest częścią szerszego procesu dokonującego się w relacjach między Rosją a całym światem Zachodu, ale co ważniejsze, procesu zachodzącego w samej Rosji. Znaczy, kluczowym słowem w Rosji dzisiaj jest modernizacja we wszystkich sprawach. I jakby sobie takie pytanie zadać, a co to jest modernizacja? Bo taka modernizacja była podejmowana i za czasów Piotra I, Aleksandra II i Mikołaja II.
I również Władimira Iljicza Lenina. W cudzysłowie powiem, że Stalin też dokonywał modernizacji na skróty, tak jak każdy dyktator, który chce dokonać szybkiej industrializacji i podjąć agresywne działania. Otóż rzecz polega na tym, że dzisiejsza modernizacja w Rosji ma jak gdyby dwie grupy zwolenników, bo nikt oficjalnie nie deklaruje, że jest przeciwny. Jedni są, nazwijmy to, zwolennikami takiej modernizacji konserwatywnej, jak na przykład to są kontynuatorzy myśli Piotra Stolypina, który przed pierwszą wojną światową, jak mówiono, realizował lewą politykę prawą ręką. Natomiast jest druga grupa, która ma inną koncepcję modernizacji, która uważa, że w ogóle modernizacji wymaga cały system sprawowania władzy. I tutaj powiedziałbym, da się ją streścić w czterech słowach, znaczy cztery I. Znaczy to jest instytucje, innowacje, infrastruktura i inwestycje. I świadomie wymieniał inwestycje na ostatnim miejscu, bo wielu modernizatorów w Rosji uważa, że inwestycje są najważniejsze, to znaczy ściąganie kapitału, modernizacja technologii itd. To jest też ważne, ale o wiele ważniejsze jest utworzenie państwa prawa, które opiera się na instytucjach, procedurach, mechanizmach i respektowanie tego prawa. Innowacyjność, która musi być czymś, ja bym powiedział, integralnym, co że wsysa i jak gdyby generuje innowacyjność i zmiana infrastruktury. Innymi słowy, jest to epokowe zadanie, przed którym Rosja stoi i prezydent Miedwiediew niedawno powiedział, że jeśli Rosja tego nie dokona, to będzie się marginalizować i przestanie być tym, czym jest. Innymi słowy, stosunki z Polską trzeba postrzegać również i w tym kontekście. I stąd między innymi na przykład nasze żądanie, które zostało spełnione, poinformowania opinii publicznej w Rosji o tym, czym był Katyń, dlaczego on jest tak ważny, dla Rosjan stało się znacznie ważniejszym wydarzeniem niż dla Polaków, bo nas i tak wszyscy wiedzieli, co się w Katyniu wydarzyło. Dla Rosjan to było rewelacją. Od tego momentu słowo Katyń stało się, że tak powiem, częścią zbiorowej pamięci Rosjan, ale również w kontekście samych Rosjan. Nie tylko, że zamordowano polskich oficerów, ale zamordowano dziesiątki, setki tysięcy, a być może miliony obywateli różnych narodowości, nie tylko Rosjan. To było przesunięcie akcentów w polityce historycznej, czy w świadomości historycznej, prawda, rosyjskiej władzy. Pokazanie Katynia w telewizji, prawda, potem to fetowanie Wajdy i tak dalej, to ponad to są symbole. Nawet ci, którzy byli przeciwnikami służące modernizowaniu Rosji. Że Gazeta Wyborcza dwa lata temu zaprosiła jednego z rosyjskich politologów, nie chcę wymienić jego nazwiska, ponieważ wtedy miałem wątpliwość co do tego, czy należy takich ludzi zapraszać, który powiedział, że Polacy są chorzy i powinni iść do psychiatry w związku z tym, że wciąż wracają do tej sprawy. A teraz kilka tygodni temu on opublikował tekst w rosyjskiej prasie, że dzięki Polsce dowiedzieliśmy się, że w istocie rzeczy myśmy byli jednym wielkim Katyniem, znaczy cały obszar Związku Radzieckiego. Innymi słowy, jeśli mierzyć jego miarą zmiany w świadomości społecznej, no to on jest takim sygnałem tego, że coś się rzeczywiście ważnego wydarzyło. Mhm. Panie ministrze, wracam do mojego pierwszego pytania. Niech mi pan da trochę optymizmu na ten dzień. Jest szansa, że porozumiemy się z Rosjanami, zanim Trybunał będzie musiał wydawać wyrok? Ja w tej sprawie nie chciałbym rzeczywiście, bo moje spekulacje byłyby niekompetentne i bez sensu. Natomiast mogę powiedzieć, że jest szansa na to, że w czasie wizyty Miedwiediewa otrzymamy kolejne tomy, tym razem dokumentów, które rzeczywiście nie były dostępne, których nie znamy, a które zostały odtajnione. I ja mam nadzieję, że nie tylko te dokumenty, jest bardzo wiele dokumentów. Mieliśmy ostatnio posiedzenie tej grupy do spraw trudnych 4 października i wtedy mówiliśmy między innymi na ten temat, że niektóre zbiory dokumentów zostały przemieszczone nie w wyniku wojny, na przykład, że znalazły się we Lwowie czy w Grodnie i armia radziecka zajęła ten obszar i włączyła do Ukrainy czy do Związku Radzieckiego, ale zostały zabrane w 1945 roku z Warszawy, na przykład archiwum belwederskie i
wydaje mi się, że byłoby wyrazem, ja bym powiedział, nie tylko dobrej woli, ale takim świadectwem modernizacji w stosunkach między nami, gdyby to, co jest dla Polaków relikwią, zostało przekazane i wielu ludzi uznałoby, że rzeczywiście coś się fundamentalnego zmienia, bo dla Rosjan te dokumenty nie mają większego znaczenia. Dla nas mają fundamentalne znaczenie. Jest nadzieja? Mam nadzieję. No, taki postulat wysunęliśmy, ale to w tej sprawie nie postulowaliśmy jakiegoś terminu, tylko po prostu podnieśliśmy problem, żeby nie sprowadzać wszystkiego do sprawy zbrodni, która się dokonała, którą dokonali NKWD-ści i na polecenie najwyższych władz Związku Radzieckiego 70 lat temu, ale w ciągu tych 70 lat wydarzyło się wiele innych spraw, które wymagają rozwiązywania. I na zakończenie powiem, że jak ktoś sądzi, że ta grupa ma osiągnięcia, że jakieś rewelacje przyniesie, czy nowe dokumenty, nowe archiwa, sensacje, to się myli. Sens działania tej grupy polegał na tym, żeby to, co było przedmiotem kontrowersji za każdym razem, sprowadzić do normalnej, kompetentnej rozmowy między ludźmi, którzy są profesjonalistami. Żeby historycy rozmawiali jak historycy, a politycy rozmawiali o sprawach politycznych i zajmowali się polityką, dniem dzisiejszym i przyszłością. Bardzo dziękuję. Adam Daniel Rotfeld, były minister spraw zagranicznych. Ta grupa to grupa polsko-rosyjska do spraw trudnych, której pan profesor współprzewodniczy. Dziękuję. Teraz jest minuta po 8:00. Informacje w TOK FM, a potem komentarz.